Hej, tu Marcin Osman i Kamila Kruk. Zapraszam Was do obejrzenia rozmowy, którą zrobiła ze mną Kamila. Ta rozmowa pewnie ma 198 minut. Ja lubię rozmawiać z Tobą. To prawda. I chcemy również Was zaprosić do zobaczenia tej rozmowy na kanale moim, czyli Marcina Osmana, dzięki czemu ten materiał pewnie będzie miał większą liczbę też odsłon. A może ja coś powiem? Bardzo proszę. Że kim jesteś jest... i tak dalej. Nie, że to jest rozmowa z cyklu takich rozmów, które zaczęłam nagrywać już ponad 2 lata temu i robię je co jakiś czas, kiedy znajdę ciekawego gościa. No i w końcu Marcin okazał się na tyle ciekawym gościem, żeby zapytać go, jak myśli. Więc tym razem trochę innego rodzaju pytania niż to, co zwykle, myślę, mówisz w swoim wideo. Część tematów będzie się przewijać, ale mam nadzieję, że odkryjecie coś nowego dla siebie tutaj. Bardzo ciekawa rozmowa, wiele pytań mnie zaskoczyło, nie przedłużamy. I się stresował się. Dlatego warto oglądać dalej. Zapraszamy do oglądania. Naprawdę się stresujesz? Nagrywamy to, nie? Wszystko jest. Tak. Nie, taki dyskomfort się czuję troszkę, no. Dobra, no i to jest fajne. Poczekaj, bo czy oni są gotowi, musisz z nimi grać. Ja myślałam, że nagrywamy. Wszystko się nagrywa. No widzisz, więc mogę Cię pytać, a nie, że tam jakieś tego nie będziemy chcieli, Mikołaj, pamiętaj. Bo mamy dzisiaj pokazać o tym, jak myśli Marcin Osman. Jest mnóstwo Twoich materiałów w internecie, jeśli nie wiecie i znacie bardziej mnie niż Marcina, to Marcina kanał na YouTubie ma ile wyświetleń już dzisiaj w tej chwili jest wideo? 5 marca, ma 20 tysięcy wyświetleń, bez kilku. Wyświetleń, Boże, subów, a wyświetleń jest ponad 1,5 miliona. Oprócz tego, że Marcin ma duży kanał na YouTubie i tam dzieli się tym, w jaki sposób działa, to ja bym chciała dzisiaj Cię popytać o takie rzeczy, które ja na przykład trochę wiem, w jaki sposób Ty myślisz, no bo bardzo dużo rzeczy omawiamy biznesowo, ale też myślę, że takie rzeczy, które ludzi interesują i wiem, że interesują, bo na przykład w rozmowach takich prywatnych czy kuluarowych często o takie rzeczy pytacie. A zaczęłaś od tego, że się stresujesz. Więc moje pierwsze pytanie, co w ogóle Cię stresuje? No bo już się okazuje, że jednak czasem Marcin Osman potrafi być zestresowany. Tylko Ty, bo Ty dopuszczasz mnie do... Ja Ciebie dopuszczam takich głębokich pokładów intymności, prywatności i zależy mi od Twojej opinii. Jak ktoś inny powie mi opinię na mój temat, okej, spoko. A jak Ty mi coś powiesz, o, słucham się. I to nie zbijam się, poważnie to mówię teraz. Czyli ja, a inne osoby w otoczeniu? Nie widzę wpływu. No jeszcze nie wiesz, co będzie z Oliwią. O, ale to jest z twojej, wiesz, z naszej stajni, więc to wiadomo. Naszego stada. Tak. Dobra, to jak to jest, że publikujesz tyle treści, bo zacząłeś teraz mówić, że tylko moja opinia się liczy. To jak to robisz, że nie interesuje Cię opinia innych osób? Nie interesuje, czy bardziej nie rusza? Ale bym się rozgraniczył. No jedną rzeczą jest opinia, nie wiem, Dominiki, która mówi, hej, siądź prosto, źle wyglądasz. To jest ważna opinia. Cenię Twoją opinię, Dominika. Opinia Mietka, który pisze, że jestem gruby, albo to co mówię, jest głupie, przez GU głupie, to mnie to w ogóle nie rusza. Jeśli ktoś mówi mi, że jest słabe audio na materiale wideo, to odsłuchujemy je. Jeżeli jest, to pytam Mikołaja, co zrobiliśmy źle. I często ludzie próbują wypierać tą opinię na swój temat, na temat tego, co tworzą, zamiast zobaczyć, czy w tym czegoś nie ma prawdziwego. Czyli chcą samo głaskanie bez i przez głaskanie chcą swoje niskie samopoczucie, samoocenę, pewność siebie jakoś kompensować, że wypierają ten negatywny feedback, a robiąc wideo zderzasz się z rynkiem, z odbiorcami, którzy wszystko Ci wytkną. Źle wyglądasz, brzydkie audio, głupio gadasz. Dobra, czemu? Co w tym jest? Jeśli ktoś mówi, że słabe audio wideo, mam nowy mikrofon, więc wiem, że audio jest dobre i on znowu to mówi, wiem, że nie ma racji, bo to poprawiłem. Jeżeli mówi, że wyglądam grubo, to patrzę na siebie, czy jestem gruby, czy nie. Jak jestem gruby, no to idę na siłownię, coś z tym robię. I tak dalej, i tak dalej. O co jest powiedzieć? Oni mnie hejtują. Albo, nie wiem, Dorota Wellman. A nie jest trochę tak, że też prowokujesz swoim zachowaniem takie bardzo szybkie reakcje na ciebie? Kamiś, ja prowokuję albo kocham, ludzi albo uśmiechając się, po prostu uśmiechając się, nawet nie do kamery, tylko w życiu. I to ludzi wkurza. Czy ja prowokuję uśmiechając się? Nie wiem, już na to nie patrzę. No pamiętam takie wideo, pod którym było najwięcej komentarzy, zresztą facetów. Wszystkie panie komentowały, o jaki piękny uśmiech. Wszyscy panowie komentowali, co za pajac, że się tak uśmiecham. Mniej więcej, ale gejowska marynarka najczęściej komentowali wtedy.
No, tak? No, a, to no. Tego komentarza nie pamiętam. Ale wiesz co, zastanawiam się nad jedną rzeczą. W takim razie, jakby jak do tego podchodzisz, bo znowu ty jesteś uznawany, tak, mogę tak powiedzieć, za osobę bardzo bezpośrednią i chyba uznawany przez ludzi za osobę krytyczną, bo nawet ostatnio jedna z klientek, która jechała na konsultację, czy w ogóle zdarza nam się, że ktoś mówi, że idzie na szkolenie, czy jedzie do ciebie na konsultację, to znajomi mu mówili, uważaj, bo tam cię Osman zjedzie. Jacy znajomi, moi rodzice ostrzegają tam dziewczyny mojego brata, że uważaj, przyjdzie Marcin, bo on jest taki dziwny, inny i on tam... No dobra, ale pytania. Co w takim razie, jak ty do tego podchodzisz, że jakby jesteś bezpośredni, jesteś konkretny, czy to znaczy, że tak samo traktujesz ludzi, że powinni odsiewać, co jest dobrym tym feedbackiem, a co jest... Jeżeli ktoś mi płaci, dostaje ode mnie lepsze rekomendacje, na przykład na konsultacjach. Okej, mówię, co myślę, mówię, jak jest, co mają poprawić. Jeżeli ktoś ogląda moje wideo, z nami się nie zgadza, okej, no problem. Ja nagrałem wideo, to jest jego, jakby, jego feedback nie zajmuje mi czasu. W życiu prywatnym, czy daję komuś taki feedback między oczy, nie mam ludzi, którzy się takiego feedbacku by bali wokół mnie. Albo się eliminują, można myślę, że ja ich wyeliminowałem i oni też się wyeliminowali na przestrzeni już lat wcześniej, że takich osób wokół siebie nie mam. No, myślę też o tym, że na przykład często dajesz ludziom feedback na temat zębów, nie? Tak. I jakby co jest w twojej głowie... Bo ja mam fetysz na punkcie zębów. Tak, co jest w twojej głowie, że jesteś gotowy... Moim zdaniem wręcz zaryzykować z kimś relację, dając mu taki feedback, hej, powinieneś iść do ortodonty, bo nie tych osób już było trochę. Z ludźmi, którzy mają brzydkie zęby. I nie chodzi o wcale hollywoodzki look, tylko o to, że jak widzę kogoś, kto ma pieniądze, czyli nie wiem, ma takie atrybuty pieniędzy, samochód, tam dom, firmę i tak dalej, a jego zęby wyglądają na jakiś, wiesz, płot dziurawy, to tego nie rozumiem. Dla mnie jest brak szacunku dla samego siebie, inwestowanie w niewłaściwe rzeczy. Czyli my na przykład inwestujemy w doświadczenia i w siebie, inwestujemy w rzeczy, czyli mamy drogich, luksusowych. No to jest też inwestowanie w zdrowie, jakby nie było. To jest inwestowanie w zdrowie, to nie jest piękny uśmiech, to jest to, jak gryziemy pokarm, jak będziemy wyglądali na lata i tak dalej. No dobra, ale ktoś może powiedzieć, że to jest taki brak empatii, zresztą zarzucają ci to ludzie, że brak nie empatii, jesteś empatyczny. No. A ja im zarzucam brak patrzenia na życie takim, jakim jest. Czy ktoś ma zęby straszne. No ale, dzieci mają straszne zęby. Ale poczekaj, czy to znaczy, że ty nie jesteś empatyczny wobec ludzi? Bo ja bym powiedziała, że jesteś, tylko tak, ludziom się wydaje, że empatia to jest miziu. On jest taki empatyczny, bo mnie rozumie. Nie, on jest empatyczny, bo cię mizia i głaska i mówi, że będzie wszystko dobrze. A ja jestem empatyczny poziom wyżej, bo myśli, hej, popraw to, bo mnie ciebie zależy, na tobie zależy. Czyli nie mówię tego osobom, które są jakieś tam randomowe. Nie chodzę po ulicy, a zobacz, ty, zatrzymaj się, do ortodonty. Ale... Jak powiedziałem w zeszłym tygodniu na Instagramie mojemu followersowi, naszemu klientowi też, hej Tomek. Mam dla ciebie radę, która zmieni twoje życie, tak? Oni najczęściej pytają, którą książkę mam kupić? Mówię, nie, to nie będzie kupno książki. I mówię, idź na konsultację do ortodonty. Czasami oni mówią, że są w trakcie leczenia i nie wiedzieli w ogóle, że mają mieć aparat na zębach. I to nie jest wideo o zębach, a to pokazuje, jak ja myślę. Dlatego mnie o to pytasz. Dokładnie. A pomyślałam o tej scence, która się tu rozegrała, zanim włączyliśmy kamerę, czyli Marcin mnie tutaj obsztorcował za to, że nie piję wody i że już mam suche gardło. I ludzi to dziwi, bo my często takie komentarze, nawet jeśli podane ostro, odbieramy właśnie jako troskę nawzajem o siebie, tak? Czyli ojej, tak się o mnie martwisz, że aż mnie tu ochrzaniasz, że mam o siebie bardziej dbać, więc albo to jest też ciekawe dla mnie. Zjadłeś mój kawałek ciastka, znaczy, że ci na mnie zależy, żebym nie była gruba, nie? Tak, tak. Dlatego kupię sobie jeszcze jedno ciastko. Na to też są sposoby. Dobra, a czy jest coś, czego się boisz? Boję się twojej opinii. Boję się, no już nie przesadzaj. No teraz zapytałaś, to ci mówię, to nie jest jakieś ściemianie czy mówienie tego pod kamerę. Ale nie, tak mówię szerzej. Czego się boję? Nie wiem, czego się boję. Myślę, że ty lepiej wiesz, czego ja się mogę bać. No, to jest ciekawe, bo jakby to też jest pytanie, które zadałam nie znając odpowiedzi. I teraz mam w głowie twoje wystąpienie chyba na konferencji, która była z Garem, gdzie mówiłeś o tym, że na przykład ekonomia wdzięczności oprócz tego, że działa biznesowo, to może też działać, że jeżeli cokolwiek się stanie, nie wiem, nam czy dziecku, to wiesz, że możesz liczyć na ludzi. Tak.
I teraz moje pytanie, czy są jakieś takie sytuacje, których się obawiasz, czy raczej, bo raczej robisz wrażenie bardzo pewnego siebie. Zresztą znowu mam przykład z jednego ze szkoleń, gdzie przyjechał właściwie twój followers, mogę tak powiedzieć, obserwator, który powiedział, że obejrzał Marcina w internecie i zobaczył, że jest tak pewny siebie, że musiał go zobaczyć na żywo i przyjechał specjalnie z Warszawy do Lublina na dwugodzinne spotkanie tylko po to, żeby się upewnić, czemu ten Osman jest taki pewny siebie, więc... Myślę, że pewność siebie, wiesz, bierze się z doświadczeń, z ilości doświadczeń. To przez co ja przychodziłem w życiu prywatnym, biznesowym, jest połączone od 12 lat z tym, co ty przerobiłaś w swoim życiu prywatnym, biznesowym. No dobra, ale to jak podchodzisz, że co, stanie się coś złego, czy stanie się coś innego, nie wiem, wyłączą ci YouTube'a jutro, no. Tak jak razem do tego podchodzimy i sobie to mówimy zawsze, że poradzimy sobie z tym. Mhm. No, poradzimy sobie z tym. Czyli to jest taka pewność tego, że znajdę rozwiązanie? Tak, pewność tego, że mam kompetencje, pewność tego, że potrafię te kompetencje nabyć, znaleźć i tak dalej. Widzę ludzi, którzy zbierają pieniądze na swoje chore dziecko. Jest im trudno, bo nie mają kapitału społecznego, nie mają znajomych, nie mają swojej społeczności. Tak samo chcą sprzedawać rzeczy w internecie, nie mają tego zbudowanego. I mówią nam też, no wy to już macie. No nie mieliśmy, oboje mieliśmy po zero zasięgu w internecie. No ale mieliśmy jakichś znajomych. To na ile ważne są dla ciebie te relacje? Relacje ze znajomymi? No, ze znajomymi, często też z klientami, bo bardzo dużo osób, bardzo nie wiem, przykład Marcin Kujanek, który był naszym klientem, jest naszym klientem, mogę powiedzieć, bo cały czas tak kupuje jakieś książki, które Kujanek się pojawiają. Kujanek zamówił książkę dzisiaj. I tak naprawdę mogę powiedzieć, że się z nim przyjaźnimy, tak? Czy Lekkaniuk na przykład. Ludzie się boją robić biznesy ze znajomymi, a ono jest odwrotnie. Nasi klienci stają się naszymi znajomymi, przyjaciółmi, kolegami i to jest super w tej kolejności. Czy mam dużo znajomych? Nie mam w ogóle znajomych nieprzedsiębiorczych. Nie mam takich, bo oni ze mną nie wytrzymują, ja z nimi bym też nie wytrzymał, a to nie jest kwestia negowania, że ktoś pasuje na etacie, to jest gorszy, lepszy. Nie, on mi nie pasuje. Czyli nie, że go nienawidzę, tylko nie mam na to przestrzeni i czasu. Moją rolą jest cisnąć do przodu, rozwijać biznes, żeby moja rodzina miała lepiej. To jest zarówno na poziomie materialnym, na poziomie umiejętności, na poziomie lifestyle'u, no, żebym miał pies co do michy wrzucić. A widzisz, i to wraca do mojego pytania, od którego trochę uciekłeś. Czyli czy jest coś takiego, czego się rzeczywiście obawiasz? No bo mówisz, wiesz, to rzeczy, mam poczucie, na które że mam kompetencje. Rzeczy, które są poza moim wpływem całkowicie, czyli nie wiem, zachorujesz. Czy mam na to wpływ? Nie, ale mam wpływ na to, jak sobie z tym poradzimy. I tak samo odwrotnie. Jeśli ja zachoruję, tak samo ty, wiem, że sobie z tym poradzisz i że poradzimy sobie z tym. Boję się rzeczy, które... jakieś projekty papierowe, dokumenty, faktury, więc się w ogóle takie projekty nie pcham, więc się chronię przed tym w ten sposób. Czyli nie pcham się w projekty unijne, to mają dużo tam biurokracji, dokumentów i tak dalej. Bo wiemy, że to nie nasza bajka. Tak, i jak tam coś by się podziało złego, to ja tego nie ogarnę, bo nie mam tej kompetencji w ogóle. No. Ale ewidentnie się rozluźniłeś, bo już siedzisz inaczej. Byłem wczoraj o fizjoterapeucy. A, to te masaże. No dobra, no, a to w takim razie, skoro już powiedziałeś o byłem wczoraj u fizjoterapeuty, moje myślenie poszło w treningi i w twoje zdanie, które po prostu ostatnio świeci triumfy w internetach. Zamów książkę dzisiaj. Nie chce mi się, dlatego to zrobię. Tak. Nie? To jest dla mnie ciekawe, bo to społeczność nasza wyciągnęła to zdanie z naszych wideo czy tekstów. To nie był cytat, który napisałem, hej, i teraz to jest cytat, tylko oni wyciągnęli to jako ważne z naszych materiałów. Okej, okay, ale ja chcę pójść głębiej, trochę. Jakby, jak masz coś do zrobienia, nie wiem, wideo na YouTube'a na przykład, no i tak jak w tym cytacie, nie chce ci się, to jak wygląda twój proces myślenia? Co się dzieje? Nie mam czegoś takiego z wideo. No. To nie jest obszar, który mi się nie chce. Czego mi się nie chce? Rozliczyć licencji za sprzedane książki ostatnimi półrocze. Jezus Maria, zwlekałem. Ej, przecież ja rozliczam, ty tylko masz przesłać to dalej do agenta, no. Właśnie, ale podzielić na 5 agentów, tytuły do tego, później jakieś pytania oni jeszcze mają, a ja tak, tego nie chcę robić. Możemy zmienić, wydelegować to jeszcze. Tak, dedykować poziom dalej, oczywiście, że tak. Pewno. No, to co z tym nie chce mi się? Nie mam takich rzeczy, no. Ludzie się dziwią, a co jak masz wynieść śmieci, żona ciebie krzyczy i ty ich nie chcesz wynieść? Pytam, ale czemu ja bym ich tych śmieci nie wynieść? Czemu miałabym na ciebie krzyczeć o śmieci? To jest taki typowy podobno w parach, że nie wyniosę śmieci 3 dni. Ono się śmieci wynosi, jak są
pełne. Worki. Wynosi się codziennie, bo teraz mamy toksyczne odpady od Oliwii, więc wiecie, jest wesoło. Więc nie mamy takich rzeczy. Czasami ty mówisz mi, przynieś mi herbatę, jak będziesz wstawał. To wstaję i idę przynieść herbatę. Nie potrzebuję zbudować sobie motywacji, albo czekać na moment, albo żeby przechodząc do kuchni tą herbatę ci przynieść, tylko wstaję i idę. Mm-hmm, i to często, no dobra, ale powiedziałeś, oboje palcami machamy. Powiedziałeś o tym, że są takie rzeczy na przykład właśnie formalne, których ci się nie chce robić. To co tam sobie myślisz, że jednak nie chce mi się, dlatego to zrobię? U nas to zoptymalizowaliśmy, że jest to w kategorii twoich zarządczych obowiązków, bo wiele osób myśli, że to ja jestem szefem firmy, to jeszcze firmy. I ja już tego nie mam od pół roku, jest więcej, od roku nawet. No dobra, ale zdarzyły się te licencje, bo ja próbuję wyciągnąć ten twój sposób myślenia. No ja musiałem sobie kilka razy to pytanie, to zdanie powiedzieć, nie chcę mi się tego to zrobić, nie robiłem za pierwszym razem tego. Okej, czyli jednak potrzebujesz jakiejś takiej mobilizacji swojej własnej wewnętrznej. No ale to jest dialog wewnętrzny i mówię, Osman, nie pierdol, weź siądź na dupie, to zrób. Tak sobie mówię w głowie. Ja dużo nie przeklinam ani na wideo, ani w życiu normalnym, więc... To pokazuje jako cytat tego, co się w głowie. Prawda, nie przeklinam. To, co się u mnie w głowie pojawiło. I nie wiem, czemu się takim zadaniem bronię, bo nam się każe, że jak zajmę się tym, to wsiąknę w to, później jakieś pytania do mnie wrócą, kolejne maile. Czyli a ja case chcę... wielkiego słonia do zrobienia, który potem okazuje się wcale nie taki ogromny i wielki. A ja, wiesz, chihuahua pies jest mały, a do zrobienia wokół niego jest dużo. No. Ja chcę to od samego początku delegować dalej. I to zdanie jest mocne. Oczywiście, że tak. Nie chcę się do tego, to zrobię. Nie mam żadnego problemu z treningami, żeby pójść na trening. Ludzie mają z tym problem. Ja mam problem nie pójść na trening, bo wiem, że później koszt znowu wystartowania z tymi treningami jest duży. Teraz chorowałem. Nie byłem na treningu ze 3 tygodnie i wiem, jaki koszt zapłacę przez trening teraz. Będzie bolało. Czyli co? Zakwasy, większe zmęczenie? Tak, ale gorsze efekty, mniejsza wydolność i jakimś leszczem. I nikt nie będzie chciał być z tobą w parze. Właśnie tego nie potrzebuję. Zauważyłem, że na sobotnich treningach, gdzie ludzie w parach trenują, ja mogę z ostatnią osobą, która została trenować. Nie mam zabiegania o parę. No. Rywalizacja. Nie mam potrzeby rywalizacji. Wiele osób myśli, że mam potrzebę rywalizacji. Nie mam. No, to jest też ciekawe. To jak w takim razie podchodzisz na przykład na treningach do tego? Bo ludzi motywuje to, że będę lepszy niż kolega obok, albo będę najlepszy, albo mnie będę lepszy od siebie. Co mnie motywuje to, że przychodzę do domu i to mówisz Czyli tak. Efekt. Efekt, ale ja się ścigam sam ze sobą. Mhm. Czyli patrzę, gdzie byłem na treningu pół roku temu, gdzie jestem teraz. Widzę, że na przykład ćwiczenie robię szybciej niż reszta grupy, ale nie ścigam się z nimi, tylko oni są dla mnie wyznacznikiem tego, że okej, jestem dalej. A nie dlatego, że oni są lepsi czy gorsi, tylko że włożyłem więcej pracy w to. Trenowanie jest w miarę proste. Chodzisz wielokrotnie, słuchasz trenera, robisz. No to jest lepsza kondycja. No, też zależy od zaangażowania, bo ja zauważyłam jedną rzecz, że ludzie chodzą na treningi. Oczywiście, że koło mnie jest gorąco. No. Jestem żółta, świecąca, energetyczna i w ogóle. Słoneczka ty moje. Zauważyłam, że ludzie chodzą na treningi i spędzają godzinę czasu, ale nie wkładają w to wysiłku. Kami, wiele osób ma telefon na treningu koło siebie. Nie mam miejsca na telefon na treningu. On jest w szafce schowany albo w samochodzie. A ludzie mają telefony, jakby coś tam pisał, jakby trzeba było odpisać, zareagować i widzę, jak biegają po sali, zatrzymują się tam, coś sprawdzają, nie? I biegają dalej. To przejdźmy do trochę innego obszaru, bo u nas projektów jest bardzo dużo. To też bardzo dziwi ludzi, że my cały czas wdrażamy coś nowego, testujemy jakieś rozwiązania, jakieś pomysły. Nie mamy czegoś takiego, że jest jeden produkt, który sprzedajemy tam, nie wiem, 25. edycję czegoś, tylko właściwie cały czas powstaje coś nowego. I teraz jakbyś mógł opowiedzieć o tym, jak ty podchodzisz do powstawania takiego projektu, czyli co, robimy jakiś projekt, jest jakiś pomysł, żeby coś zrobić, na przykład książkę, chociażby, tak. Nowa książka. Teraz mówisz, od teraz do przodu nowa książka, jak ten proces u nas wygląda, czy wcześniej książki, które już wydaliśmy? Bardziej w jaki sposób podchodzisz do tego, że masz zrobić nowy pomysł, bo jednak ludzie często podchodzą do tego, że wow, wsadzę swoją wiedzę na przykład w jeden kurs i będę go sprzedawał latami. O tym też mówiliśmy, edycja. Że
byśmy być może zarabiali więcej, gdybyśmy mieli dwie książki, ty jedną, ja drugą, i tylko i wyłącznie. I wokół tego robili kursy, książki, konsultacje, jakieś konferencje. No to jest jeden z modeli biznesowych, który też działa, tak? Tak, wielu ludziom. Ale ja bym umarł, robiąc tylko i wyłącznie jedną rzecz. Ty też to wiesz, też lubisz robić. Też nie, ty byś umarł, jakbyś nie robił biznesu i nie sprzedawał. To jest moje zdanie. Tak, tak, tak. No. To byś usechł, tak? Jak mówi Felix Denis, że biznes to jest śmieszna gra o bardzo poważnych zasadach. A ludzie często mówią odwrotnie, że jest to poważna gra o luźnych zasadach. Czyli tak, musisz się skupiać mocno, żeby było profesjonalnie i tak dalej, ale liczy się efekt, czyli czy sprzedałeś, czy masz klientów, czy pojawiają się pieniądze. I to lekceważą, a skupiając się na niewłaściwych rzeczach, czyli takich pozornych. Biuro, wizytówki, logotypy, strony internetowe. No to dobra, to jak podchodzisz do projektu, jak zaczynasz myśleć o czymś? No nie wiem, chociażby mailing masz wysłać. Zawsze od końca, czyli patrzę, co ja chcę tym mailingiem wygenerować, czyli ile książek chcę sprzedać, daję sobie cel. Czasami ten cel osiągamy, czasami go przekraczamy, czasami w ogóle nie. Czasami wpada 15 zamówień po mailingu do całej bazy. A jak w ogóle nie, to... Nie ma takiej sytuacji. Czy już takiej sytuacji nie ma, bo działa też skala. No dobra, ale chodzi mi, że efekt jest mniejszy. Tak. Nie wiem, martwi cię to... Nie, w ogóle. Dołujesz się... W ogóle, bo wiemy, że wyślę kolejny mailing za dwa dni, że zrobię kolejną aktywność. Mamy u siebie książkę Bogaty Pracownik i Elon Musk. To są bardzo dobre książki, bardzo fajne merytorycznie i tak dalej. Ale one aż tak dobrze się nie sprzedają jak tytuły, takie jak Gary, czy nasze książki Osmanowo-Krukowe. I co? I nic, no. Przekierowuję moją uwagę w te produkty, które rynek bardziej chce. Ale z każdą książką mieliśmy założenia, że to będzie duży tytuł w sprzedaży. Ale chwalisz się też tym, mogę tak powiedzieć, że dużo o tym mówiłeś, to chyba nawet w Biznes Ci Ucieka jest, a może w którejś, może w Sprzedawaj Więcej, że nie przywiązujesz wagi do swoich pomysłów. To znaczy bardziej traktujesz jako tezy czy hipotezy, niż jak genialny pomysł. Ja się też tego od Ciebie nauczyłam. O, może o takich rzeczach zaczniemy rozmawiać. Co ja na przykład przejęłam od Ciebie, że rzeczywiście to nie musi być tak, że mój pomysł musi być od razu genialny. To jest tylko hipoteza, że on spodoba się ludziom. A tu jest jeszcze jeden element, że pomysł może być genialny, ale jeśli nie umiem go sprzedać, to on może być genialny, ale no nie trafi marketingowo-sprzedażowo. My pomysłów mamy 150 dziennie i teraz to, nad czym myślimy, to jak mieć jeszcze lepszy sposób sprzedawania tych pomysłów, żeby można było szybciej je wdrażać. Możemy mieć dobra, ale wróćmy do tej kreatywności, no bo to jest, wiesz, ludzie traktują, że wymyśliłem coś, wow, sam wiesz, że chcą podpisywać jakieś tam, tak, DNA-je czy inne NDA-je, przepraszam, związane z poufnością. A co by było, jak masz jakiś pomysł i ktoś inny go wdraża? Niech wdraża, jeśli tylko to potrafi robić. Nagrałem wideo, gdzie dokładnie pokazuję, jak powstał mailing na walentynki, który bardzo dużo nas sprzedał. To są bardzo fajne wideo, polecam. Bing! Tu będzie link do tego. I dokładnie pokazałem, jak ja myślę, co robimy, jak to wyglądało. Bierzesz to, dopasowujesz do swojego biznesu, masz identyczną kreację. Czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, zależy od Ciebie. Czy masz społeczność, czy ciśniesz tym komunikatem gdzieś w internecie. Mamy przykłady wideo nagranych, gdzie jesteśmy gośćmi u kogoś, ktoś nas przepytuje. I te wideo mają 15 viewsów. Bierzemy to wideo na swój kanał i to wideo ma 1000 viewsów. Szybko. I więcej. I rośnie cały czas. No, czyli to jest ta różnica między może być genialny pomysł, ale wszystko zależy też od jednak marketingu, sprzedaży i ekspozycji na przykład. Tak, i testowania. Wiesz, jak wiele osób mówi, że jak masz materiał wideo, to powinien być tylko wyłącznie w jednym miejscu na YouTubie umieszczony. Ja mówię, to jest bez sensu. Jak ty nagrasz wywiad ze mną, u siebie. Będziesz miała x wiosów. To możemy twoją społeczność będzie bardziej nawet interesował prawdopodobnie niż moją. Tak. Wtedy to wideo prawdopodobnie damy na mój kanał również i wtedy ja mam ciekawy content, bo zadajesz mi fajne pytania, inne niż te, które zajmują moja społeczność do tej pory. Plus masz ekspozycję u mnie i wtedy na twój kanał Kamila Kruk przejdą również widzowie ode mnie z kanału, oglądając inne twoje treści. Ale co powoduje, że tak nie jesteś przywiązany właśnie ani do tych materiałów, ani do tych swoich pomysłów? Jestem przywiązany do... Mam ich dużo, o! No. Dostatek. Też o tym często mówimy. Ta psychologia dostatku, ty to fajnie tłumaczysz. Opowiedz o tym.
Nie, to jest wywiad. Ja to rozumiem z tobą, w ten sposób, że uważamy, że jest dużo rzeczy na świecie, którymi możemy się podzielić. Pomysły, dzielimy się. Przynajmniej mamy codziennie wideo na YouTube'a, gdzie pokazuję, jak myślę, jak działam, co wychodzi. Tylko brać i korzystać. Ale w sumie to wiesz, to jest. Nie widzę teraz książki, ale to jest bardzo spójne z tym, co pisze Todd Henry. Zresztą, który też, jeśli chodzi o Die Empty, tak? O książkę Życie na 100%, bo on tam właśnie pokazuje, że. Twórz dużo pomysłów i po prostu dziel się z ludźmi, tak bo ty James i tak Altucher. Wszystkich nie wdrożysz, tak? Na tak, przykład. Tak, tak. To chyba wziąłeś od Jamesa Altuchera. To wziąłem od Altuchera, czyli książka Bogaty Pracownik, gdzie on mówi, kreuj, generuj pomysły, stań się w tym, dąż do mistrzostwa w tym temacie, żeby mieć dużo tych pomysłów. Pomysł wart miliony. Nie, mamy 100 pomysłów wartych mniejsze pieniądze, ale w sumie one generują nam te wzrosty, o które nam chodzi. To jest ciągłe eksperymentowanie, testowanie. Wczoraj pisaliśmy mailing o webinarze, który będzie jutro i powiedziałem do Dominiki Norberta, weźcie ten stary mailing, tekst mailingu, wrzućcie. Dominika mówi, nie, taki suchy, Norbert mówi, że odgrzewanie kotletów. Mówię, dobra, stwórzmy nowy. I w trójkę, w 3 minuty stworzyliśmy zupełnie inny komunikat pokazujący, dlaczego warto na tym webinarze być. Więc ta też kreatywność jest delegowana dalej. Nasz team to już potrafi robić i to jest super, więc to też jest do dzielenia się dalej. No to jest ciekawe, że książki Todda Henry'ego były pierwszymi, jakie wydaliśmy zagranicznymi i one cały czas nam procentują i powiedziałabym, że najmniej to zauważamy na co dzień, a jest największy efekt, bo ta kreatywność u nas rzeczywiście bardzo mocno jakby w biznesie, w życiu, w teamie sprzedaż, działa. Kreatywność, testowanie, działanie tu i teraz z tym, co mamy, no eksperymentowanie to już mówiłem. Okej, a wspomniałeś psychologię dostatku. Masz poczucie, że masz dostatek w życiu? Tak. Pomysłów, relacji, doświadczeń, nowych produktów, nowych projektów, nowych ludzi w internecie. Jak najbardziej tak. No dobra, a takie poczucie dostatku nie powoduje, że osiadasz na laurach? Nie, bo to nie jest moim celem mieć ten dostatek. Moim celem jest tworzyć nowe projekty, eksperymentować, doświadczać. Teraz mamy Oliwkę, więc też mamy nowe wyzwania. No. Myślę teraz jeszcze o właśnie dostatku. Wróciłabym do tematu, wiesz co, krytyki, bo przyszło mi do głowy, że może to właśnie ten dostatek w dużej mierze powoduje też, że ta krytyka nie ma znaczenia, no bo tak jak powiedziałeś, jest dużo pomysłów, tak, jest dużo projektów, więc wiadomo, że ludzie będą mieli różne zdanie, no, tak? To inaczej, mówiłeś też o tym, nie jestem dla każdego. To cię tak uderzyło chyba w zeszłym roku, gdzieś pod koniec roku. Czytałem książkę Setha Godina, Design Marketing, gdzie główną lekcją od niego było It's not for everyone. I to też trzeba przejść pewną drogę, żeby móc to powiedzieć. Wiem, kim jestem, wiem, czego szukam, co chcę robić, jak ma to wyglądać i nie potrzebuję, żeby każdy mnie akceptował. Potrzebuję, żeby akceptowała mnie minimalna liczba klientów potrzebnych do tego, żeby się mogli swoje cele realizować. Mamy teraz Oliwkę i teraz myślimy, dobra, gdzie pójdzie do przedszkola? Ja uważam, że takie przedszkole w ogóle nie istnieje jeszcze w tej części świata, gdzie mieszkamy teraz. Bo naszym kolejnym projektem będzie założenie przedszkola, a nie my jako my, tylko znajdziemy kogoś, kto chce to robić, damy mu mentoring biznesowy, niech ta osoba realizuje się jako właściciel przedszkola, którym my będziemy mieli swoje dziecko, nie wiem, na pierwszym piętrze, na drugim piętrze będzie nasze biuro, na trzecim piętrze będzie jakiś tam salon, czyli spa, odpala ci siłownia. Się znowu kreatywność związana z kolejnym obszarem jakimś tam życiowym i w sumie tego, co potrzebujesz sam w życiu. Tak. A może ty chcesz o czymś powiedzieć? Co uważasz, że jakby warto, żeby ludzie wiedzieli, jak myślisz w danym zakresie? W danym obszarze. Bo tak naprawdę, to ja tak w międzyczasie, ty myśl sobie, to opisaliśmy bardzo dużo tego w powerbooku, tak sobie pomyślałam, że te nasze główne zasady, w jaki sposób my myślimy, czyli bazowanie na najmocniejszych stronach, co tam jeszcze? Bazowanie na najmocniejszych stronach, delegowanie tego, czego co nie potrafimy zrobić sami, nawet bardziej eliminowanie przed delegowaniem. Czyli najpierw wyeliminujmy coś, co
wydaje się, że jest potrzebne do delegowania. Okazuje się, że później biznes normalnie funkcjonuje. Nie trzeba było w ogóle delegować tego czegoś. Dlatego te same firmy kilkuosobową, mnie kiedyś 30-osobową. To jest ta różnica. Ale też, wiesz, tu było o na przykład czasie, tak? Jak organizować swój czas, ale też jak odpoczywać na przykład. I bardzo dużo rzeczy w Powerbooku z takiego naszego bardziej może nawet działania niż myślenia jest tutaj opisane. To jest piękne, bo teraz książkę sprzedajesz. Podziwiam Cię. Nie, po prostu samoistnie przyszło mi do głowy, że dlatego właśnie stworzyliśmy Powerbooka, żeby nasi klienci mogli, i kontrahenci, tak, i przyjaciele mogli zobaczyć, w jaki sposób my myślimy i działamy. Właśnie to chciałem podsumować, że jak chcesz zobaczyć, jak myśli i działa. Jak już wziąłeś książkę, to ją pokaż. I Marcin Osman. Jest jeszcze około 100 egzemplarzy tej książki, nie będzie więcej, przynajmniej na razie. To tę książkę teraz pokazujemy. Teraz ty sprzedajesz. Tak, bo to jest moje zadanie. Teraz siedzę, gadam z tobą i pomyślałem sobie, co my możemy zrobić, żeby jeszcze więcej osób kupiło tą książkę? Okay. To jest właśnie pytanie. Poczekaj. To ja mam pytanie na temat sprzedaży, bo ja myślę, że to jest też fajne do poruszenia. Jak ty to robisz, że nie masz poczucia, że wciskasz ludziom? No bo twój komunikat jest bardzo bezpośredni i część osób odbiera go jako taki zbyt normalny. Jeśli mamy dobry produkt, który rozwiązuje problem, ja w niego wierzę, bo doświadczyłem skutków tego produktu u siebie, to nie ma miejsca na wciskanie. Nie sprzedaję garnków, nie sprzedaję, nie wiem, szkoleń dzieciom. No ale mógłbyś sprzedawać najlepsze garnki, gdybyś wiedział, że one są rzeczywiście dobre, sprawdzają się. To jest to, co powiedziałeś wcześniej właśnie. Jak sobie wymyślę się w jakiejś wkurze rano, robiąc naleśnika czy sadzone w mieszkaniu, że mi się przypala na tej cholernej patelni, to znajdę producenta w Chinach najlepszej patelni na świecie. Będziemy mieli najlepszą patelnię. Pewnie nazwie Patelnia Osmana. I tak powstają produkty z Twoich własnych potrzeb. No. Myśleliśmy też przecież o tym, żeby... jest to zabawne, bo czuję, że mówię Tobie o naszych planach. Żeby mieć też jakąś linię swoich ciuchów, ubrań, ale wychodzi nam, że teraz skupiamy się na tym, co nam dobrze wychodzi. Ale prawda jest taka, że gdybyśmy znaleźli ubrania, które są idealne, tak, w kontekście tego, czego potrzebujemy. Jednej takiej firmy nie mamy, mamy różne firmy i to też często widać w komentarzach, ludzie pytają, gdzie Osman kupiłeś ten biały Golf? Mhm. Ilość osób, jaka pyta tego Golfa, jest naprawdę nieprzeciętna, więc znowu, gdybym namierzył raz jeszcze tą właśnie kolekcję, kupiłbym tych golfów ze 100, 200. To tak jak z t-shirtami w rybki, tak? Dałbym metkę Golf Osmana. Sklep nazywałby się uosmana.pl. Gdzie kupiłeś? U Osmana. I tak by ten biznes wyglądał, gdyby nie miał biznesu książkowego. Poszedłbym właśnie w rzeczy, które noszę, bo teraz ten brand już działa. Czyli mój brand ma moc sprzedaży. Wcześniej tego nie miał. Więc musieliśmy... No ale poczekaj, poczekaj. To, bo ja chcę dla osób, które mają problem, mają wyzwanie, wyzwaniem dla nich jest sprzedawanie. I na przykład mają swoją usługę, w którą wkładają całe swoje serce, tak? Tak. To niech poczekają trochę, a skończą się pieniądze, wtedy zacznie się im palić pod tyłkiem. No ale dobra, to jest motywacja tak naprawdę powiązana z irytacją. A ty tak działasz? Ja się pytam teraz, jak ty działasz? Ja zacząłem od tego właśnie przecież, że jak mi padła firma kiedyś, byłem wkurzony, poirytowany, rozczarowany. I to jest moja największa obawa czy strach. Ja nie chcę w takim stanie być ponownie. Widzisz, więc... A to znowu Ryan Serhant dokładnie o tym samym mówi. Pamiętam ten moment, kiedy byłem w sklepie i nie było mnie stać na kupienie... Więcej niż na jakiś jogurt czy coś. Tak, jogurtu. Literally, i ten moment był dla niego, jest takim jego punktem odniesienia, motywatorem, że on nigdy tak, więcej tak nie samo. Chce tam być. Nie chcę mieć firmy, która będzie miała 100 pracowników, jak coś się wydarzy na rynku, w mojej głowie, w życiu prywatnym, whatever, to będę musiał to obciążenie mieć, te stałe koszty, więc mamy lekką strukturę wyspecjalizowanych ludzi, którzy mają szerokie kompetencje. Nie wiem, Mikołaj nagrywając to wideo. Ale uciekasz od tego swojego myślenia. Chciałem Mikołaju powiedzieć. Mikołaj nagrywa teraz wideo, potrafi zrobić thumbnaila, trzeba to i opis napisze, jeśli Dominika jest niedostępna i tak dalej. No, od tego pytania uciekam. Nie, uciekasz od tego, jak myślisz i od razu przechodzisz w działanie. To jest tak mają psychopaci albo przedsiębiorcy. Dobra, a teraz jeszcze jedna rzecz. Jak mogę? Nie, mogę, bo mówiłeś o tym... Z żoną sama sobie pozwalasz na wszystko, więc... Tak, prawda, w sumie. Byłeś na treningu interpersonalnym. Poszedłeś za moją rekomendacją. Trochę się bałam go wysłać, powiem prawdę. Jak to wyglądało? Wstałem rano. Marcin, dzisiaj masz trening interpersonalny o 15. Okej.
jeśli nie idzie. Spędzisz 40 godzin w sali szkoleniowej z obcymi ludźmi. Jako uczestnik. Tak, ale byłeś bardzo zafascynowany, bardzo ci się na tym treningu podobało. Bo ufałem twojej rekomendacji, więc poszedłem z otwartością. Bo dla mnie największym influencerem jesteś ty. No dobra, ale z... Jakby wielu, znowu, przedsiębiorców krytykuje takie podejście, bym powiedziała, do wszystkich psychologów, coachów, psychoterapii, tak, że biznes, biznes, biznes. I ja mam wrażenie, że na Ciebie ludzie też tak patrzą. To jak Ty do tego podchodzisz? Trochę mam zapytać do rozwijania siebie. Takiej, pytam od strony nie kompetencji twardych, tylko właśnie osobowościowo. Jedne rzeczy są doraźne, jedne są inwestycją. Czyli to nie była interwencja doraźna, idź do psychologa, tylko to było zainwestowanie pogłęb swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie emocji i pracy z innymi ludźmi. Mhm. Nie? No ale to też było ciekawe, że poszedłeś chyba z najbardziej konkretnymi celami. Pomimo tego, że się dowiedziałeś o 8 rano, że o 15 idziesz na trening. To była grupa, gdzie było połowę psychologów, więc ja mówię, nie wiem, czy dobrze nazywam te emocje, terminów dobrze dobieram, wiesz, do kontekstu. No. Tak. I ciekawe było to, że wyszło mi w tym treningu, że nie okazywałem w ogóle złości. I było zdziwienie prowadzących później jako feedback po tym szkoleniu. Ale jakiej złości? Że tam nic nie miało mnie co w ogóle złościć. Jak to nie? Mhm. Nie. No ale są rzeczy, które Cię złoszczą. No. No, słucham. Tylko Ty możesz we mnie złość wywołać, złość, taką mocną złość. No nie. Ja bym powiedziała, że nie tylko ja. No na przykład właśnie bliskie osoby, które się, nie wiem, źle odżywiają. Czyli to jest Twoja empatia. Tak naprawdę wkurzasz się z empatii. Bezsilności. Mhm. Bezsilności. Więc bezsilność chyba jest tym, co mnie wkurza najbardziej. Że dzieją się rzeczy, na które jestem bezsilny. Wiesz, co jest fajne w tej rozmowie? Że bardzo dużo odwołujemy się do naszych znajomych i do książek i tego, co się od nich nauczyliśmy. Mhm. To jest rzeczywiście takie pokazanie, że my tym żyjemy, tak? Tak. Tym tak, wszystkim, tak, co jest tak, gdzieś tak, tam z tyłu, tutaj na tych półeczkach za nami. Dobra, wielu tych gości, którzy byli, też pytałam o to, na przykład, o czym marzą. Mhm. O czym marzy Marcin Osman? Ja nie mam marzeń. I o tym też wiesz. No. No, nie mam marzeń. Jak to nie masz marzeń? No bo to, co chcemy, to wdrażamy, realizujemy. Czasami... I dużo możesz my. A ty? A sorry, ja z oliwką, ty też. Jeśli coś chce, to robimy to. Czasami trzeba poczekać dłużej, aż to się wydarzy. Co się ze mnie śmiejesz? No bo powiedziałeś, jeśli coś chce, to robimy. Ale tak jest. No, pokażę Ci ten wywiad. Tak. Mhm. Nawet lajka kliknę i komentarz zostawię. Mhm. Prowadząca nieprzygotowana. Zawsze przygotowana. Do rozmowy z Tobą zawsze. I zawsze mam ostatnie zdanie. Bo mnie wybijesz na pytanie, które było ważne, więc przypomnę pytanie. Uważam, że ich nie mam. Są to cele, które realizujemy szybko. Czasami trzeba poczekać trochę w czasie, aż one się zadzieją. Tak samo było z podróżami, nie wiem, na Bali, Tajlandii. Ale mówiłeś, że to było bardziej moje marzenie, które ja pociągnęłam, tak? Jeśli chodzi o podróże. Oboje tego chcieliśmy, a Ty takim byłaś katalizatorem tego procesu. Gdyby nie Ty, to byśmy mieszkali w Warszawie pół roku dłużej, zamiast, tak jak to zrobiliśmy 1 kwietnia 2016, oddaliśmy kluczowe... 17. Oddaliśmy klucze do mieszkania, byliśmy w podróży tam dobre kilka miesięcy. A gdyby nie Ty, to ja bym tam, a jeszcze zostałbym w Warszawie tam, zróbmy jakiś jeszcze jeden projekt, wydajmy jakiś jeszcze jeden tytuł i bądźmy tam w tym biznesie. Dobra, to teraz trochę brzmisz jak taki pracoholik. Na maksa. Mhm. Ja się tego nie wstydzę. Czyli chcesz powiedzieć, że jesteś takim wkręconym w pracę pracoholikiem? Tak, a Ty dbasz o mój balans. A tak. Nie muszę Cię ciągnąć siłą, to nie jest tak. Mam wrażenie, że już trochę nauczyłeś się tego myślenia, że tak, odpoczynek tak, potem tak, pozwala mieć mocniej... Tak. Ale praca również, spacerowanie w parku, gadanie o życiu i biznesie, też to jest elementem przecież biznesu, a niekoniecznie wysyłanie maila w danym momencie. No szykujemy teraz książkę Wybij się, Garego Vaynerchuka, czyli jego pierwszą książkę. Tu na półce jest Crush It w wersji angielskiej, bo jeszcze polskiego tak, nowego wydania nie ma. Chciałbym tę książkę wdrożyć w momencie, jak ją miałem w ręku. Ja ją miałem w ręku na studiach. Zamówiłem ją, pamiętam, czytałem wtedy. Na początku studiów nawet. Chyba nie na początku. Pod koniec. Chyba pod ona ma około 10 lat chyba, ta książka, prawda? Może tak zaraz możemy sprawdzić. Bo Gary wydaje książkę co 2 lata. I ja jej nie rozumiałem, nie wiedziałem, jak ją wdrożyć. Ja teraz uważam, że pójście głęboką, głębiej właśnie w Garego, jego filozofię działania. Już wtedy. Już wtedy. Mhm. Bylibyśmy jeszcze dalej. Znaczy, jeszcze dalej. Bylibyśmy znacznie
dalej. Więc moją też misją jest to, żeby każdy, kto nas ogląda, ufał naszym rekomendacjom edukacyjnym, książkowym, szkoleniowym, bo my wiemy i doświadczamy tego na co dzień, że te rzeczy działają, dają nam kopa, napęd do przodu. A ktoś to obserwuje i po roku stwierdza, no też bym tak chciał, gdybym startował wtedy co oni. Musieliśmy zrobić małą przerwę, bo co? Bo rozładowaliśmy baterie, a Marcin już przejął mówienie o książce, jak tylko o niej wspomniałam, a chciałam powiedzieć o tym, że jak teraz redaguję właśnie Garego do nowego wydania. Redaktor. Tak, teraz redaktor do nas jeszcze dołączył, nie wiem czy go widać. To Gary właśnie mówił o tym, że on by umarł, gdyby nie robił tego, co robi, i że jego pasją w ogóle jest biznes. Tak? Że nie kręcą go wyjazdy na narty, jakieś tam hobby, bo to jest jego thing. Tak, i chciałam nawiązać do tego pracoholizmu, bo Garego też ludzie postrzegają czasami jako pracoholika. Jakby ja na to patrzę w ten sposób, czy patrząc z boku, że to jest tak. Bycie nakręconym tym, co się robi, i lubienie tego, że rzeczywiście trochę tak stereotypowo nie postrzegasz tego jako pracy. Tak, tak, potwierdzam. Nie? I pytanie, czy to tak naprawdę jest pracoholizm, czy to, bo tak jak powiedziałeś, nawet spacer nasz wspólny z Oliwką i rozmowy, dyskusje, czy nawet nasze rozmowy w domu. Albo to wyciąganie telefonów, nie? Wyciąganie telefonów? No, że jesteśmy z sobą na obiedzie i wyciągamy telefon i na telefonie coś klepiemy. Nawet komentarze za plecami, jakie słyszę, no tak, ci młodzi tylko w komórkach siedzą. A my pracujemy wtedy przecież. Ale mamy też czas, żeby na ten obiad pójść w środę, a nie w niedzielę, gdy wszyscy są w restauracjach. Czyli też powiedzieć, że wyciągamy ten telefon na 5-10 minut, ale potem mamy godzinę, zrobić. Półtorej jakby tak, luzu, gdzie tak. Normalnie ludzie te półtorej godziny siedzą w pracy na tak. Przykład. Albo jesteśmy w biurze z dzieckiem, którym pomaga nam Angelika teraz. Ono śpi, a my możemy teraz nagrać wideo. I jesteś złą matką, bo ciągniesz dziecko do biura, a nie zajmujesz się nim, nie? Nie, no nie mów tak. Nie jestem złą matką. No pewno, że nie, ale w naszym rozumieniu tego, jak my sobie ustawiamy, albo nawet z tym psiakiem przecież, jak kupiliśmy psa, jaka była afera, i ludzie mówią, po co wam to, zajmijcie się dzieckiem? Tak. O co wam chodzi, nie? Nasze życie. No tu też mogłabym dorzucić, że twoje nie chce mi się, ale to zrobię. Znaczy, tak naprawdę nie istnieje do psa, bo teraz się okazuje, że z psem trzeba wychodzić i po prostu się wychodzi, a nie... Mieszkaliśmy w kamienicy, to miało 100 schodów. My się ucieszyliśmy, że mamy trening na górę. 99 schodów, tak. Dokładnie 99 tak. Schodów w kamienicy, na nasze czwarte piętro. I... Nas był to plus. Tak, przez długi czas się cieszyliśmy, no bo był dodatkowy trening w ciągu dnia. Ale chcę cię zapytać o jedną rzecz, którą też poruszyłeś. Widzisz, tak ruszasz jakiś temat i staram się wrócić do niego. No bo Marcin Osman, biznes, twardo, konkretnie i w ogóle, sprzedaż, wyniki. A tu powiedziałeś o misji. I mam wrażenie, że ludzie nie wiedzą, że masz misję. Albo nie widzą jej, albo tak mocno ale komunikujesz oni... pewne inne rzeczy, a ja bym chciała teraz, żebyś o tej misji powiedział, bo zobacz, jeśli ktoś próbuje cię jakby modelować, naśladować, traktować jako swojego mentora, to może mu to umknąć. Może widzieć tylko zapytać, co jest moją misją? Te takie konkretne objawy. Po pierwsze, żebyś w ogóle powiedział jakby... Że masz tą misję, tak, i trochę co jest twoją misją, bo tak jak rozmawialiśmy nieraz, to wychodziło, że tych naszych misji to będzie kilka, tak? Czyli na przykład twoją misją jest to, żeby ludzie nie pakowali się w biznesy, które wiesz, że za chwilę upadną. Żeby nie pakowali się w stałe koszty, które są ogromne, żeby zajęli się tym, co generuje efekt, czyli kontaktem z klientem, a nie budowaniem kolejnego landing page'a. No dobra, ale to już są konkretne rzeczy, ale tak naprawdę, jeśli miałbyś powiedzieć, to jest co? Pomaganie ludziom, trochę ostrzyganie ludzi. Na wideo mówię do szerokiego grona odbiorców i tam oglądają to i super ludzie, i wannabisy, i ktoś, kto mnie nie lubił. Spoko. Ale w życiu prywatnym, na żywo, nie mam kontaktu z ludźmi, którzy nie działają, bo oni szybko się odbijają od tego, co my robimy, co jesteśmy, od energii, działania. No ale zobacz, nawet książki, to, że my wydajemy książki, mógłby ktoś pomyśleć, że wydajemy jakby dla pieniędzy, chociaż przekonanie jest takie, że na książkach się nie zarabia, ale każda książka, którą wydajemy... Jest wydana z misji, bo sami jej używamy, u nas generuje to efekt, więc chcemy, żeby również więcej ludzi... Ale z jaką misją jest związana? Z tym, żeby edukować Żebyś miała życie, jakie chcesz mieć. No ale to jest misja nasza, to jest bardziej cel nasz prywatny, ale a czy też cel dla ludzi? Czytaj i działaj, czyli wprowadzamy
Zobacz, wydajemy książki, produkty, drukujemy książki. Mhm. Wydawnictw na rynku jest pewnie z 1000. Jako jedyni sami robimy swój marketing, edukujemy ludzi, pokazujemy dlaczego warto, co w tym jest dla nas, różne konteksty. Bo nam na tym zależy. To po pierwsze, to jest nasz sposób działania i widzimy efekt. No ale dobra, masz tych klientów, masz bardzo konkretne osoby, tak? Mhm. Wspomnianego dzisiaj, nie wiem, Marcina Kujanka. Mhm. Czy masz osoby, konkretne nazwiska, tak? Mhm. Konkretne wręcz twarze, które my znamy czy kojarzymy. Wiadomo, nie wszystkich klientów, ale takich, którzy przewijają się gdzieś w social mediach, czy częściej składają zamówienia, czy pojawiają się na webinarach, na szkoleniach, na konferencjach, my ich znamy, tak? Mhm. Osobiście. I to, co mówisz, wiem, że mam dobry produkt i tak naprawdę, jeśli rekomendujemy jakąś książkę, to po to, żeby tej osobie pomóc, tak? Albo zapobiec, żeby coś złego jej się nie zdarzyło, tak? Albo żeby właśnie pomóc jej lepiej działać, szybciej działać. Czyli Dominika zapytała mnie, dobra, dlaczego w ogóle idziemy w kierunku eventów, warsztatów i konferencji? Mówię, Dominika, bo myślę, że Dominika właśnie wchodzi, bo wkurza mnie to, że ludzie chodzą na eventy, konferencje, osób, które dają im złe rady. Mhm. Albo którzy tworzą sobie biznesy wyłącznie po to, żeby wycisnąć z nich pieniądze. Nie jest ich celem rozwój uczestnika, żeby on wzrastał, tylko to, czy się im to skaszowało. Nie mają prawdziwej motywacji, żeby ci ludzie osiągali sukcesy dalej. Mhm. To, że to mówią na scenie, to jest jedno, a w rozmowach prywatnych ja słyszę od nich zupełnie coś innego. Mhm. Czyli... To taka trochę, czy to rywalizacja, chciałam powiedzieć. Bardziej nie, bardziej... Danie ludziom alternatywy. Mhm. Albo też, co mi ty często przypominasz, zajmie się sobą, więc dobra, zajmę się nie krytykowaniem ich, tylko co ja mogę zrobić dzisiaj, żeby tą moją irytację przekształcić w działanie, które tą misję pomoże wdrożyć. Mhm. A jakby popatrzeć na twojego YouTube'a, to co tam jest misją? Tam jest dzielenie się szeroko wiedzą za free, żeby również mieli alternatywę, że chcesz wydać u nas pieniądze? Spoko. Nie chcesz? Proszę bardzo, masz alternatywę. Obejrzyj sobie wideo, w którym tłumaczę wszystko, co myślę, jak robię. I po co to tłumaczysz? Żeby ludziom żyło się lepiej. Mhm. Bo jakimś sloganem z gazety, czy jakiejś kampanii politycznej teraz to chyba było, prawda? Żyło ludziom się lepiej. Nie wiem, ale no, mam poczucie, że dużo takich właśnie zdań, takich truizmów w szerszym kontekście trzeba ludziom przypominać. To tak jak z tym nie chce mi się, ale to zrobię, no tu może to jest taki bardziej... To jest wyjątkowy cytat, bardzo mocny w odbiorze naszej społeczności. Nas to też trochę zaskoczyło, no. Ale dużo jest takich rzeczy, no chociażby właśnie w książce Crush It znowu, która jest o tym, jak żyć ze swojej pasji, nie? I też ludzie o tym mnóstwo mówią. Ale znowu to jest kwestia tego, jak o tym powiesz i jak trafisz do ludzi. Tak, i tak. Ty masz tą moc, można by powiedzieć, czy wypracowałeś sobie tą moc, żeby trafiać do ludzi ze swoim przekazem w sposób ciekawy, w sposób bezpośredni i taki, który rzeczywiście ich porusza. O, to mam ochotę powiedzieć. Tak. Czyli misją jest to, żeby żyło się ludziom lepiej, zarówno po naszych książkach, albo żeby lżej im się prowadziło biznes, albo żeby ten biznes dawał to, czego chcą. Ta rozmowa jest dla mnie bardzo wartościowa, bo pozwala nam przegadać sobie to, o czym gadamy często. My tak czasem gadamy, no. Tak, i co jest dla nas ważne, żeby dać ludziom alternatywę poświęcenia czasu w efektywne działania, bo my robimy tylko wyłącznie to w OSM Power. Działamy w sposób efektywny, a nie w sposób marketingowy czy PR-owy. Więc chcemy również, żeby ludzie, którzy działają w internecie, czy chcą wejść do internetu z działaniem, mieli skróty. Stąd książka Sprzedawaj Więcej, 100 sposobów, gdzie dokładnie pokazujemy, co robimy. I tam jest to bardzo okrojone. Tak, jest. No. Są szkolenia kilkudniowe o tym, jak robić Facebook Live'y, albo jak nagrywać wideo, kilkudniowe szkolenie. U nas takie wideo trwało 15 minut. Bierz telefon w rękę, nagrywasz to wideo, przyjdź, pokaż. Teraz poprawiajmy rzeczy, które są do poprawy. A nie masz wrażenia, że czasem na tym tracisz, że właśnie robisz rzeczy tak szybko, tak upraszczasz? Tak, tracę na tym. Pokazujesz, że są tak banalne, bo na przykład ktoś inny robi szkolenie 40-godzinne, gdzie zaczyna od tego, nie wiem, jak w ogóle założyć konto na YouTube. Od historii marketingu, nie? I mówi, cytuję Kotlerów i innych, a na sali jest pan z MŚP, który ma, wiesz, 5 pracowników i sprzedaje, nie wiem, elementy jakieś metalowe. I mówią mu, że ma założyć fanpage na Facebooku, nie? Albo budować jakieś marketing miksy. A jego interesuje, dobra, co ma zrobić, żeby to sprzedawać więcej tego? Ale wracam. Czy to nie jest tak, że momentami tracisz na tym, że jesteś taki pewno, skrótowy, konkretny?
bo eliminuje ludzi, którzy potrzebują słuchać komunikatów bardziej storytellingowych na przykład, dłuższych form przekazu, pewno. A wiesz co, teraz też pomyślałam, że teraz będzie zabawnie, że pierwsze dwie osoby, które z nami współpracowały, nie chciały z nami współpracować albo obawiały się współpracy ze względu na ciebie, tak? Czyli mówię o Dominice. Aha. I mówię Norbercie. O Norbercie, że to zderzenie takie z tobą pierwsze było dla nich trudne. Bo nie widzieli tego behind the scene, jak tak naprawdę to wygląda, ile pracują. Teraz są fanami Marcina, żeby nie było. Fanami i strażnikami wręcz bym powiedział. Czyli dbanie o to, w jaki sposób komunikujemy my się w internecie. Też nauczyli się tych zasad, ale chodzi mi o jedną rzecz. Czy to na przykład, wiesz, czy to nie jest tak, że za bardzo drastycznie stawiasz tą granicę. Nie, nie mam czasu na inny sposób stawienia granic, bo mam mało czasu, mam małe dziecko, nie wiem czy wiesz. Mhm. Jestem jeszcze bardziej bezwzględny w tym, co odsiewam i co eliminuję. Dobra, to chyba skończymy, bo i tak ten wywiad jest, czy rozmowa bardziej jest dość długa. A czy jest jeszcze coś właśnie z takiego twojego podejścia, z takich twoich przekonań, które są dla ciebie tak istotne, tak ważne w tym podejściu do życia w ogóle? Tak, że ludzie skupiają się na robieniu marketingu, a nie robieniu sprzedaży. Marketing jest trudny, wymaga czasu i efekt zawsze jest odroczony w czasie. A sprzedaż możesz zrobić tu i teraz, bez strony internetowej, bez Facebooku, bez niczego, bo klienci są wokół ciebie. To mnóstwo naszych znajomych prywatnych robi przecież ten błąd. No i tak naprawdę celem biznesu jakiegokolwiek, czy no tak, celem jakiegokolwiek działania biznesowego jest tak naprawdę zysk, czyli sprzedaż, oczywiście, a nie sam marketing. Ktoś powie, że nie jest jego celem zysk, to znaczy, że kłamie i nie rozumie biznesu. To może nie kłamać, może nie rozumieć. Może to nie być główny powód jego działania, ale zysk jest miernikiem skuteczności działania. Jak nie masz zysku, to robisz coś źle. Przez to misję twoją jest jeszcze ciężej realizować. Dzięki wielkie. To było ciekawe doświadczenie, nagrać naszą rozmowę na kamerę. W końcu. Tak, w końcu nagrać naszą rozmowę na kamerę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Kanał Marcina na YouTubie znajdziecie tutaj w opisie poniżej, ale Marcin Osman, bardzo łatwo go znaleźć. Mój kanał, jeśli to wideo pojawi się u Marcina, Kamila Kruk, też znajdziecie na YouTubie, a nas w social media, no i oczywiście zapraszamy na nasze cudowne osmpower.pl.